Dzień dobry, kochani. Właśnie wyszłam od lekarza. Dostałam antybiotyki na nową boreliozę, ponieważ kilka dni temu złapałam drugą. Wyglądam w ogóle fatalnie, ponieważ jestem po badaniu krzywej cukrowej i to, co ze mną zrobiła glukoza, to jest jakaś masakra. To znaczy, w ciągu 2-3 minut ja zostałam tak głębokim snem, że ledwo mnie w ogóle dobudzili. Na pobranie krwi po 2 godzinach. Dostałam tych dziwnych wypieków. Ariadna, która u mnie jest u nas w fundacji, mówi, że mam straszne sińce pod oczami. Teraz tego chyba nie widać na tym filmie. Jestem zdezorientowana, rozdrażniona. Trzęsą mi się ręce, poce się. Minęło od badania już, od zażycia tej glukozy kilka godzin. A jestem w ciężkim stanie otumanienia. No więc, wiecie, ja miałam przed tym badaniem jeść jak normalny, zdrowy człowiek. I tak jadłam, to znaczy jadłam jakieś węglowodany i przez tydzień. No i już w tamtym tygodniu nie nagrałam wam filmów i teraz jest jeszcze jakaś masakra, no ale już wiem, że to jest na pewno cukrzycowe, więc wrócę niedługo do siebie, tylko muszę po prostu te węglowodany ze swojego układu wyrzucić. Jestem wkurwiona. Jestem po raz kolejny wkurwiona na poszczególnych lekarzy, dlatego że ja te problemy mam od bardzo dawna i ja o nich mówiłam. Ja mówiłam, że mam takie spadki cukru, że nie mogę się ruszyć, jak popracuję intensywnie fizycznie. Ja opisywałam te wszystkie objawy i wszyscy mnie odsyłali do psychiatry i do psychiatry i do psychiatry. I dopiero kiedy ja odzyskałam na tyle siły, tak, nie pracując kawał czasu, żeby zacząć walczyć z lekarzami po prostu o skierowania i o przyjrzenie mi się bardziej, się okazuje, że ja mam jednak cukrzycę, nie jestem wariatką. I mam borelioza, nie jestem wariatką. Wiecie, ja ogólnie nie mam nic do leczenia psychiatrycznego i wiecie, jestem wielką zwolenniczką i stępina doprowadziła mnie do tego, że było bardzo źle. No ale jednak wszystkie moje problemy fizyczne zignorowano i zwalono na psychikę. I to jest ogromny błąd, taki sam jak to, co was spotyka nieraz ze strony psychiatrów, to znaczy od razu leki neuroleptyczne, od razu diagnozy zaburzeń osobowości, a nikt się na przykład nie pyta, czy wy macie zdrowe, normalne otoczenie w domu. Czy wy żyjecie z normalnymi ludźmi, czy nie jesteście ofiarami przemocy. Tak? Wiecie, ja sama, kiedy zaczęłam być gnębiona w stępinie, to też od razu dostałam jakieś leki w ogóle neuroleptyczne i diagnozę, że ja mam fobię społeczną. No co to jest za fobia społeczna, jeśli sąsiedzi ci włamują się do domu i dewastują różne rzeczy, ci wygrażają i ty masz obawy o swoje bezpieczeństwo, to jest fobia społeczna? Nie, no to jest przytomność zwykła. I taka smutna konstatacja w tym króciutkim filmiku jest taka, że tak, szukać dobrych lekarzy to jest jedno, a dwa, douczyć się samemu myśleć, sprawdzać, konsultować się z innymi osobami, które jakąś chorobę przeszły, to jest drugie. Bo niestety, ja teraz, wiecie co, weszłam z nowym rumieniem od kleszcza. Lekarka nawet nie spojrzała. Powiedziałam, że mam rumień, dostałam antybiotyk na 3 tygodnie i skierowanie do dermatologa. Czyli ona nawet w sumie nie wie, czy mi coś jest, czy nie, bo ona na to nie spojrzała. Siedziała za szybą w tej maseczce, od razu ciach antybiotyk i od razu ciach skierowanie do dermatologa. Czyli dała antybiotyk w ogóle nie zastanawiając się, czy ja faktycznie jestem chora, nie patrząc, czy ja jestem chora. Taki lekarz wam nie pomoże. Ja wiem, co się stało, więc ja jestem zadowolona, że dostałam ten antybiotyk. Natomiast gdybym ja chciała szukać tam pomocy, no to u kogoś, kto na ciebie nawet nie spojrzy, pomocy nie dostaniesz. Tylko może cię bardziej uszkodzić. Bo ja faktycznie mogłabym mieć jakąś zmianę, wcale nie od kleszcza, mi by się mogło wydawać.
i to mogłoby być coś innego, tak? A dostałabym te antybiotyki. Więc, no cóż. Wniosek na dziś, meritum tego filmu jest takie, że to ty masz być specjalistą od siebie w swoim własnym życiu. Ty masz pilnować, ty masz wiedzieć, co jest dla ciebie dobre, co ci jest i co z tym zrobić. I to, co ci inni ludzie oferują, ty musisz weryfikować. Ja wiem, że to jest wkurwiające, niefajne, w ogóle tak nie powinno być, autorytety, chciałoby się ufać i tak dalej. Ale to tak nie działa, po prostu ludzie tacy nie są. W każdej branży ludzie są tacy, jakich macie na Facebooku. Cały przekrój społeczny. I ludzie odpowiedzialnych, mądrych, takich nastawionych naprawdę na rozwój, na szczegółowość, jest niewielu. Większość jest nastawiona na odpierdol, nienawidzi ludzi, nienawidzi swojego życia, nie uczy się. I oni wam dobrze nie pomogą. Wy musicie patrzeć na ręce każdego specjalistę, który ma wam pomóc. I wy sami musicie ocenić, czy on w ogóle wie, co mówi, czy nie. Ja przypominam, że do mnie na proces terapeutyczny trafiają ludzie z takimi w ogóle diagnozami, że oczywiście nie powinnam się ich ruszać. Bo ja bym musiała mieć kilka specjalizacji chyba z psychiatrii i psychologii klinicznej, że takim człowiekiem się zajmować i ryzykowałabym swoje życie i bezpieczeństwo go przyjmując. A jednak się okazuje, że ja po prostu mam ludzi, którzy zostali uszkodzeni w dużej mierze przez tych, którzy mieli im pomóc. Normalnych ludzi, których po prostu spotkało coś złego, a nie kompletnych wariatów z każdej strony zwariowanych. I co odróżnia moich klientów od innych osób pokrzywdzonych przez psychiatrię, przez psychologię, to, że oni byli zawsze, albo postanowili być w którymś momencie, ekspertami od swojego życia. I po prostu jeden, drugi, trzeci chujowy psychiatra się w ich życiu trafił, nawet kilka pobytów w szpitalu, tak? Jeden psycholog beznadziejny, drugi nieuważny, trzeci bez szacunku do ludzi. I ten ktoś cały czas szukał kogoś, kto może mu pomóc. Cały czas się douczał i sam siebie definiował. I tylko w ten sposób wyjdziesz z problemów, czy fizycznych, czy psychicznych. Jeśli ty będziesz cały czas kontrolował to, co jest ci proponowane, co się z tobą dzieje, ty będziesz tym najmądrzejszym. Ja wiem, że to jest straszne. No ale tak po prostu wygląda społeczeństwo. Matko, wiecie co? Dzisiaj jest po prostu dzień pod wezwaniem sam kontroluj wszystko. Jednym z moich problemów są straszliwe zgagi. No i kupiłam najlepszy środek na rynku z doskonałymi recenzjami i że delikatny i że nie jest inhibitorem pompy protonowej i naturalny i w ogóle super i prawie 4 dychy za opakowanie i coś mi nie pasowało, nie? Patrzę w skład, kurwa, cukier. W środku, w lekarstwie super świetnym dla osób z problemami z brzuchem, gdzie przecież ogromna ilość problemów z brzuchem jest związana z grzybicą, z kandidą, która się żywi prostymi węglowodanami. Chodź, Magdziuta. Nadia. Jest cukier, czyli pożywka dla kandidy. Ja po prostu tego nie rozumiem. I naprawdę nie chcę być paranoikiem i nie zachęcam was do bycia paranoikami, ale wszystko trzeba 10 razy sprawdzać. Szaleć można po prostu, kiedy wszystko trzeba wielokrotnie sprawdzać, czy jest na pewno mądrze zrobione, czy jest na pewno odpowiednio zrobione, czy jest na pewno bezpiecznie zrobione. Bardzo często do mnie trafiają po pomoc autyści w wieku około 30 lat. Trochę mniej, trochę więcej. I
To jest zawsze ten sam problem. To znaczy osoba czuje się mocno niedostosowana do życia, mocno niedostosowana do społeczeństwa, niekompetentna do pracy, z takim poczuciem w ogóle, że ona nie ogarnie. I później się okazuje, że to jest zazwyczaj mocno uzdolniona osoba i z całkiem sporą wiedzą. I wiecie, często autyści są bardzo źle diagnozowani, ale myślę, że dotyczy to nie tylko autystów, tylko w ogóle adolescentów. Ja wiem, że wiek 30 lat może być kontrowersyjny, kiedy go określam wiekiem adolescencji, ale jest. Szczególnie autystycy dojrzewają dopiero między 30 a 35 rokiem życia. I ja przepraszam, że ja tak mówię, ale się dalej fatalnie czuję po tej glukozie. Po prostu jestem otępiała mocno. I problemem takim podstawowym do zrozumienia, tematem do zrozumienia, który w ogóle wszystko zmienia w procesie terapii, jest uświadomienie sobie przez taką osobę, że większość ludzi, która nas otacza, nie jest dorosła. To znaczy są dorosłymi dziećmi. To znaczy, mimo że są formalnie dorośli, piastują jakieś funkcje, mają jakieś samochody, jakieś mieszkania, jakieś kredyty, jakieś dzieci, jakieś małżeństwa, podczas gdy my nie czujemy się za bardzo gotowi na takie zobowiązania, kroki i decyzje, jest w gruncie rzeczy nieodpowiedzialna, niepoukładana, nieogarnięta, ma często mniejszą wiedzę od nas i nie można na tych ludziach realnie polegać. Prawie każdy młody człowiek, który ma zająć miejsce w społeczeństwie, w którymś momencie sobie wyobraża, że dorosłość to jest właśnie kompetencja i odpowiedzialność. I autystycy, ponieważ są w ogóle bardziej, wszystko bardziej, to sobie wyobraża, że żeby, nie wiem, piastować jakąś ważną funkcję, czy w ogóle wykonywać jakiś zawód, to trzeba nie wiadomo co i nie wiadomo czego. I my się po prostu czujemy właśnie niegotowi, nieodpowiedni, nieprzygotowani. W związku z czym zdobywamy kompetencje bardzo długo i bardzo dużo. A później się okazuje, że tutaj mam trochę efekt Dunninga-Kriegera, ale też w ogóle osoby neurotypowe mniej się tym przejmują. To znaczy oni kończą jakąś szkołę, oni zdobywają jakąś pracę i się cieszą. A my, ponieważ często nie potrafimy utrzymać tej pracy, czy to ze względu na ADHD, czy na nieumiejętność utrzymywania relacji społecznych w taki sposób, w jaki utrzymują to tak zwani normalni ludzie. Chodź Madziu. To sobie myślimy, że nie udaje nam się utrzymać czy zdobyć pracy, bo jesteśmy właśnie niegotowi pod względem merytorycznym, wiedzy, odpowiedzialności, kompetencji, a my nie jesteśmy społecznie gotowi. W ogóle nie chodzi o nasz poziom kompetencji. I jest taki czas, że my się czujemy nieogarami, że myślimy, że my sobie nie znajdziemy już miejsca w społeczeństwie, że będziemy wykluczeni, będziemy banitami, w ogóle drobne wszy nas zjedzą i skończymy w rowie. I dopiero kiedy sobie zaczynamy uświadamiać, że większość ludzi, z którymi się dotąd zetknęliśmy, jest mniej kompetentna od nas, nie tylko w kwestii naszego zawodu, ale też różnych rzeczy, których my potrzebujemy od nich, albo my jesteśmy bardziej uważni, my się bardziej przykładamy do zdobycia wiedzy, to dociera do nas, że to, że nie ma dla nas miejsca w społeczeństwie, jest jakimś wielkim quid pro quo, z jakimś nieporozumieniem i błędem, bo my wręcz jesteśmy potrzebni z naszą właśnie skrupulatnością, z naszym głębokim wglądem.
Ale oczywiście zanim zaakceptujemy taki stan rzeczy, to zazwyczaj mija kilka lat. Jest ogromny bunt. Najpierw jest ogromny bunt przeciwko temu, że jak to ktoś, kto jest autorytetem, nie jest autorytetem. Ktoś sobie właśnie o barierkę ochronną rozbił samochód. Ktoś, kto powinien być autorytetem, nie jest autorytetem. Ktoś, kto jest odpowiedzialny za cudze życie, jest w ogóle nieodpowiedzialny, nie przygląda się, tak? Czy to lekarz, czy to sędzia, prokurator, adwokat, urzędnik. No, ludzie, którzy naprawdę wpływają na cudze losy, potrafią w ogóle nie patrzeć, co robią, nie zastanawiać się, nie brać pod uwagę niuansów. I taki młody człowiek czuje ogromny bunt, ogromną wściekłość. Przechodzi czas wściekłości na osobę, która go wprowadza w życie, czyli na przykład na taką mnie, że ja tak mówię. Jest wielokrotne sprawdzanie, czy na pewno tak jest. Jest wściekłość na całe społeczeństwo, jest wściekłość w Madzie. Jest wściekłość na całe społeczeństwo, na świat, na życie, na poszczególne osoby, właśnie którym powinno się ufać. Jest zastanawianie się wielokrotnie, czy na pewno nie można im zaufać, czy na pewno nie są kompetentne. I to się mieli przez ileś lat. I któregoś dnia stwierdzasz, że jesteś dorosły, dlatego że faktycznie to ty jesteś osobą w swoim życiu, która potrafi ocenić sama najlepiej, co jest dla niej dobre, a co nie. Co jej służy, a co nie. Co jest racją, co nie jest racją w jej kwestii. Wielu ludzi nigdy do tego nie dochodzi. Tutaj właśnie to jest w ogromnej mierze syndrom DDA. To znaczy to, że nigdy się nie uporaliśmy do końca z kwestią tego, kto ma rację co do naszego życia. I wychodzimy z syndromu DDA, kiedy możemy spokojnie stwierdzić, że tę rację mamy my. A dopóki to jest takie chwiejne, takie raz tak, raz tak, wątpliwe, dopóki z jednej strony bardzo wierzymy, zaraz kwestionujemy, a to mamy jakiegoś specjalistę za debila, potem nie za debila, potem siebie za debila, to jest wciąż DDA, wciąż przewlekła adolescencja. Bo nadmierne zaufanie do innych jest dziecięcością, bunt jest młodzieńczością. I dopiero dojrzałość to jest ten stan, w którym już wiesz, że każdy może mieć jakąś rację, może mieć jakąś wiedzę, a zweryfikować musisz to ty. I żyjemy w naprawdę dobrych czasach, w których możemy zweryfikować. Jasne, że jest mnóstwo nieprawdziwej informacji, fake newsów, bzdurnych informacji, ale po to jest edukacja, żeby się uczyć odsiewać, co ma sens, a co nie. Żeby umieć z różnych dziedzin wyciągnąć taką wiedzę, żeby ostatecznie zweryfikować to, czego potrzebujemy. To są najlepsze czasy, jakie mogą być pod tym względem. Ja bym w ogóle nie narzekała na zalew informacji i również fake newsów, dlatego że to są czasy, w których naprawdę, jeśli weźmiesz na siebie odpowiedzialność za swoje życie, to możesz weryfikować wiedzę, nie będąc akademikiem. Wcześniej tak nie było.
mamy nieograniczony dostęp do informacji. I jeśli właśnie weźmiemy na siebie to poczucie, że możemy być tym swoim dorosłym w swoim życiu, to będziemy po prostu odsiewać ziarno od plew. Nie jest to jakieś bardzo pocieszające, ja rozumiem, ale wolność to jest odpowiedzialność. Dorosłość to jest odpowiedzialność. Można zawsze pozostać dzieckiem i szukać opieki, ale wtedy jesteś zależny. Wyjście z syndromu DDA to jest bycie swoim własnym dorosłym. Dla mnie nic w tym strasznego. Jasne, że się wkurzam na dorosłe dzieci w różnych funkcjach, z którymi się musiałam na przykład wykłócać o to, że mi naprawdę coś jest fizycznie. Jestem wściekła na tych ludzi, jasne. Ale gdyby nie moje przekonanie, że to ja mam największą rację co do siebie, to leczenia by dalej nie było. No i kolejna część tego dziwnego raportu o odpowiedzialności za samego siebie. Wiem, że wyglądam po prostu jak sprany menel, ale zrobiłam wszystko, żeby wyglądać normalnie dzisiaj, natomiast ta glukoza mnie naprawdę super sponiewierała. Jesteśmy teraz w centrum handlowym, gdzie byłyśmy u optyka, ponieważ Ariadna wybierała oprawki. No i jesteśmy u tego optyka, znaczy ona była na badaniu, ja byłam z Madzią na spacerze i weszłam do tego optyka, wzięłam bilecik, no i nie wiem, pobyłam kilka minut, jestem wzywana przez megafon do samochodu pilnie. No i podchodzę, pytam się, co się stało. No i pan mówi, że tu się znęcam nad zwierzęciem. Parking podziemny, 3 okna otwarte. Ja wiem, jak Madzia się zachowuje. Madzia jest histeryczką, straumatyzowanym, historycznym, borderowym psem, bardziej szalonym niż Jadzia. Jak to Remek mówi, Madzia ma nienormalną aurę. Więc wiem, jak ona się zachowuje. No i mówię do pana, no jakie znęcanie? No bo tutaj 5 osób dzwoniło, że to jest znęcanie. Mówię, no ale jakie znęcanie? Na czym polega to znęcanie? No bo pies w samochodzie. Ale pies w samochodzie to nie oznacza, że... Jak się ma psa w samochodzie, to nie oznacza, że się nad nim znęca. Pies ma 3 okna otwarte. Jest na parkingu podziemnym. Więc nic mu nie grozi. Tutaj ludzie dzwonią, że samochód stoi grubo ponad pół godziny. No to ja pokazuję bilecik, że nie, no stoi kilka minut. Dobija do 10, tak? Bo to jest pies ze schroniska, który owszem jest traumatyzowany, jest dosyć szurnięty. Zaraz wam powiem, co się stało. Ma swoje problemy, ale nic mu się nie dzieje. No ale 5 osób dzwoniło, że to jest znęcanie. To co mam zrobić? Mówię, no powiedzieć im, że okna są otwarte. Samochód stoi w cieniu i psu nic się nie dzieje. No jak pan się to wyobraża? No normalnie sobie to wyobrażam. No po prostu patrzy pan, używa pan oczu i używa pan mózgu. No ale jak pan się zachowuje? Wie pan co? Jak pan chce, to pan wzywa policję, bo marnuje pan mój czas. I ja teraz wracam na wizytę u optyka. Ale 5 osób powiedziało, że to jest znęcanie. Niech sobie mówi, ile chce. To wy macie wiedzieć, czy zadbaliście o bezpieczeństwo swojego psa. Nie było w ogóle możliwości, żeby Madzie zostawić, dlatego że my przyjechaliśmy do Rzeszowa już wczoraj. I gdyby ona została sama w domu, to by było znęcanie. Gdyby została na podwórku, to by było zaniedbanie jej bezpieczeństwa, więc musiałyśmy ją wziąć. Od rana jeździmy po lekarzach. I cały czas pilnujemy tak, żeby piła wodę, żeby wychodziła, żeby miała okno otwarte. I to ja wiem. I nie można ulec temu, czemu uległ ten facet. To znaczy 5 osób mu powiedziało, że to jest znęcanie. I on stoi przy samochodzie, widzi psa, który się cieszy po prostu jak debil. Śmieje się z niego, nie piszczy, nie wyje, nie próbuje się wydostać. Tylko po prostu jest zadowolony, bo ja przyszłam. Ma 3 okna szeroko otwarte, no tak, żeby nie uciec, ale żeby wsadzić na przykład głowę i sobie oddychać. I nic mu się nie dzieje, tak?
facet powinien użyć własnego mózgu, ale nie użyje, bo 5 osób mu powiedziało. W takiej sytuacji odwracacie się napięcie i wychodzicie. I nie słuchacie jego zdania. Bo wy macie wiedzieć lepiej, co się dzieje. Wy to macie ocenić. Jeśli facet głupio ocenił, to macie ocenić również to, że głupio ocenił. Sektor C. Jest sektor C. No tam są jakieś tam. Widzę sektor C90 coś. Przyjechała policja? Tak, przyjechała policja. Co ty gadasz? Kurwa, masz, zaraz się kurwa nadasz. Policja wybrana. Nie jest policja. A ja nie mam papierów. Samochód zapomniałam się. Gdzie? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi wyjaśnić, na czym polega moje znęcanie nad psem? Są 3 okna otwarte. Parking. Jesteśmy tu. Ile my tu jesteśmy? Od 18.34. Mhm. Bo mam informację, że około 2 godzin. No ale jak około 2 godzin? To co słyszymy, to mówimy, tak podała osoba zgłaszająca. No to kłamała. Pies jest ze schroniska po przemocy. Ja dzisiaj od rana jeżdżę po lekarzach. Żeby w ogóle pojeździć po lekarzach, musiałam mieszkać w hostelu, bo mieszkamy dosyć daleko. Więc musiałam wziąć psa. Poproszę dokument jakiś. Panowie policjanci pożegnali mnie mówiąc, cieszymy się, że ma pani świadomość tego, co pani robi. Powiedziałam im to samo. Ponieważ tak, uznali, że rozmawiałam z przytomną osobą i widzą, że nic nie jest. I wezwanie było bezzasadne. Ta mądra interwencja odbyła się w centrum handlowym Millennium Hall w Rzeszowie. Bardzo gratuluję panu rozumu. Bardzo panu gratuluję, że nie umiał sam ocenić, że pies jest w cieniu i że są okna otwarte, tylko się kierował tym, co mu inni powiedzieli. Natomiast no, panowie policjanci byli bardzo w porządku. No i raz dwa pojechali, mówiąc, że niestety dostają takich zgłoszeń bezmyślnych całkiem sporo. I wiecie, znowu, gdybym nie polegała na sobie, tylko nie wiem na czym, zewnętrznie jakoś, to co, to ja albo bym odjechała z tego parkingu i stanęła gdzieś na zewnątrz, gdzie jest dużo bardziej gorąco. Nie pomogłabym Ariadnie z wyborem okularów. Nie powiedziałabym, żeby wezwać policję, bo przecież mi się bała. Bo inni mówią, że się znęcam nad zwierzętami, to zaraz będę miała problemy, tak? Tym bardziej, że ja mam złe doświadczenia z policją również, ale również dobre, no ludzie. Wszędzie czynnik ludzki. Tak, no oprócz tego po prostu powiedziałam, że mam wezwać policję, jak mi się coś nie podoba i ja idę. No i tak też zrobił. I wyszło na dobre. Szkoda tylko, że pan o tym nie wie, bo powinien być ukarany za bezsensowne wezwanie policji. Bo to mnóstwo jest takich dziwnych wezwań. A potem jak coś się dzieje, to jest problem, żeby policja dojechała, tak? Czy żeby pogotowie dojechało. I to naprawdę niekoniecznie jest opieszałość funkcjonariuszy. Tylko wciskanie im po prostu miliona głupich spraw, bo nie można samemu pomyśleć. No i ostatni już punkt mojego dnia emerytki i rencistki. Czyli łażenia po lekarzach. Byłam jeszcze u psychiatry, u dr Wołkanowskiej w Centrum Psychiatrii Anima. I to też taki dobry motyw do tego filmu. To ja wiem, w jakim jestem stanie. To ja wiem, co mi przeszkadza. Potrzebowałam zmienić leki, dlatego że fluoksetyna, moja ulubiona, mi wyżera po prostu trzewia.
Ona jest dosyć ostra, przynajmniej dla, jak dla mnie, w kontakcie z naskórkiem. I moja lekarka bazuje na tym, co ja mówię. Czyli na przykład, że leki, których ja potrzebuję, to mają być te najdelikatniejsze leki, żadnych mocnych. To po pierwsze. Po drugie, ona się przede wszystkim pyta, jak wygląda moje życie w danym momencie. I jak wyglądają diagnozy z innych dziedzin, tak? Nie mądrzy się, nie narzuca, nie twierdzi, że jest inaczej, nie twierdzi, że wie, że jest lepiej, nie jest zwolenniczką grubych diagnoz, tak? Mocne, takie skrajne diagnozy, że z kimś jest bardzo źle, to jest ostateczność, a nie pierwszy krok w psychiatrii. Czyli najpierw trzeba się dowiedzieć, czy człowiek po prostu nie jest na przykład ofiarą przemocy. To jest najważniejsze. Czy nie pochodzi z rodziny alkoholowej, a nie od razu diagnozować zaburzenia osobowości czy schizofrenię. I takich lekarzy, psychiatrów i takich terapeutów wybierajcie. Takich, którzy wiedzą, że ciężkie doświadczenia życiowe ranią i dają często obraz kliniczny bardzo, bardzo skrajny. Skakuj, Madzia. Którzy się pytają pacjenta, co mu służy, a nie narzucają to, co mu służy. No i kończymy ten film ostatnim wściekiem. Ja mam do Rzeszowa 40 km. Jestem w naprawdę ciężkim stanie zdrowotnym. Dostałam antybiotyk na 3 tygodnie. Pani w aptece wydała mi jedno opakowanie zamiast 4. Czyli za kilka dni ja muszę znowu jechać do Rzeszowa, bo co to jest po prostu dla osoby, która się przewraca o własne nogi, strzelić sobie trasę 45 km, żeby sobie wziąć następne opakowanie. Pani mi nie powiedziała, że nie ma, że brakuje, nic, po prostu tyle mi wydała. Myślałam, że tyle jest na recepcie. Bo ledwo się po prostu trzymam na nogach, no już nie sprawdzałam, już myślałam, że jak daję receptę, to dostanę to, co jest na recepcie. Okazuje się, że nawet tego nie. I tym miłym akcentem mówię wam, myślcie cały czas sami za siebie i nie liczcie na to, że ludzie, którzy powinni myśleć na swoim stanowisku pracy, będą myśleli. Albo was poinformują o tym, o czym powinni. Bo ostatecznie wy za to zapłacicie tak czy inaczej. No i tak jak widzicie, na koniec tego przemiłego, przeuroczego dnia jestem pod szpitalnym oddziałem ratunkowym i izbą przyjęć nie ze mną. Nie w mojej sprawie, tylko w sprawie Ariadny. I taki bonus na koniec tego filmu i tego dnia szalonego. Kiedy załatwiacie swoje sprawy, nie dajcie się zbyć. I nie starajcie się wychodzić na jakąś, Madzia, chodź, na jakąś szczególnie mądrą, szczególnie obeznaną, błyskotliwą osobę. To znaczy, byłyśmy na jednej izbie przyjęć i Ariadna zapytała o SOR. I jej powiedzieli, że w łańcucie nie ma i musimy jechać do Rzeszowa. Ja miałam jechać po wodę, więc mnie przy tym nie było. Zrozumiałam, że ją spławili. No i zrobiłyśmy jeszcze dodatkowych paręnaście kilometrów czy 10. I o co chodzi? Kiedy masz coś załatwić, powiedz, mam taki i taki problem. Ja się nie znam. Ja nie mam obowiązku się znać. Ja nie wiem. Ja potrzebuję pomocy. Mam taki i taki problem. Proszę mi pomóc go rozwiązać. Nie staraj się udawać, że się znasz lepiej niż się znasz. Na strukturze na przykład na strukturze służby medycznej nie znasz się i nie musisz. Nie udawaj, że znasz się lepiej niż musisz się znać na strukturze urzędu, administracji. Madzia, ofercie telefonii komórkowej czy czymkolwiek, co masz załatwić. Kiedy załatwiasz swoją sprawę, upierasz się, że ty przyszedłeś do specjalisty, który ma wiedzieć, jak ci pomóc.
i nie wyjdziesz, dopóki nie dostaniesz chociażby informacji, która może ci pomóc rozwiązać twój problem. To jest asertywność. Asertywność to nie tylko sztuka mówienia nie, ale też mówienia hola hola. Przywołuję do porządku. Tak? Więc nie odchodź, kiedy nie wiesz, jaka jest odpowiedź. Nie odchodź, kiedy ktoś albo cię zbył, albo nie udzielił ci odpowiedzi na naprawdę twój problem. Bo to, czy to jest SOR, czy to jest izba przyjęć, to nie jest twój problem. Twoim problemem jest to, że ty potrzebujesz pomocy medycznej w tym momencie. I pracownicy służby zdrowia mają ci albo tej pomocy udzielić, albo powiedzieć, gdzie ci mogą inni jej udzielić. I tyle. Na telefon alarmowy, kiedy dzwonisz, to mają cię przekierować tam, gdzie ci powiedzą. Na infolinii mają cię przekierować tam, gdzie jest rozwiązywany twój problem. A ty komunikujesz swój problem. Nawet jeśli ma to oznaczać, że na kogoś krzykniesz. Mam nadzieję, że już kończę na dzisiaj, bo niewiele godzin mi zostało na montaż.